Witamy, jest z nami Jurek Wroński. Witamy, Jurek. Siemanko, pozdrawiam wszystkich widzów. No, przede wszystkim zaczniemy od Twoich startów sportowych. Startowałeś w tym roku na dwóch zawodach. Pierwsze były w marcu, Formule Light Kick. Powiedz coś o tych zawodach. Tak, pojechałem na te zawody dosyć nieprzygotowany, w ogóle tak z biegu można powiedzieć, bo chorowałem wcześniej, trochę mi się przytyło, więc pojechałem tam z nadwagą, poszedłem kategorię wyżej niż zwykle. Tak sobie po prostu dla sportu, bo przy okazji po prostu wystartowałem, głównie wystartowałem dlatego, że przy okazji tam byłem jako trener, nie? Bo zawiozłem tam swoją grupę moich fighterów ze Street Fightera, którzy mieli debiut na tych zawodach. Jedna, nawet moja zawodniczka, zdobyła tam brązowy medal w kategorii juniorek. No i co? Byłem na miejscu, to podjąłem decyzję, że sobie wystartuję. Poszedłem w kategorii wagowej 79 kg. Wygrałem 5 walk, zdobyłem Mistrzostwo Polski. Dali mi tytuł najlepszego zawodnika turnieju i tak się śmiesznie ułożyło, że wszystko pięknie poszło. Miałem fajne dwie walki, półfinałową i finałową, z chłopakami, którzy bili się wcześniej na Mistrzostwach Polski w low kicku. W finale pokonałem wicemistrza Polski w low kicku. No spoko, te dwie ostatnie walki były wymagające, trzy pierwsze takie mniej, tam sobie bez problemów jakby poradziłem. A chyba dwa tygodnie później były Mistrzostwa Polski w K1, to było jakoś tam na początku kwietnia. W tych Mistrzostwach Polski już zrobiłem swoją wagę do 75 kg. Miałem najwięcej zawodników w swojej kategorii wagowej, chyba około 20 było, w 7-5 w K1. Wygrałem 4 pojedynki i w piąty to był już finał, do piątego nie wyszedłem, ponieważ w półfinale odniosłem kontuzję kolana i musiałem zrezygnować z tej walki, gdyż po prostu blokowało mi ruchy w kolanie, no nie, miałem sztywną nogę, tak od razu puchlizna mi wyskoczyła na nodze, zdrowie ważniejsze. Poza tym w perspektywie miałem za miesiąc walkę o zawodowe Mistrzostwo Polski w K1, do której walki niestety nie doszło, bo tydzień albo dwa tygodnie po Mistrzostwach Polski w K1 odniosłem kontuzję ręki i dupa blada, nie? Na razie jestem wyłączony. No właśnie, powiedz może coś więcej o tej kontuzji. Taki niefortunny wypadek, w konsekwencji którego złamałem lewą rękę i po prostu lekarze mi tam poskładali kość na jakieś tam blaszki, śrubki. I na razie po prostu ręka nie pozwala mi na to, żebym w pełni nawet trenował. Więc najprawdopodobniej będę musiał do końca roku odpuścić wszystkie turnieje. A niestety czekała mnie zarówno wyjazd na Mistrzostwa Europy w Kiklajcie. Dostałem też powołanie do kadry K1. No i jakaś tam zawodowa walka też była w perspektywie. Jeszcze się skonsultuję na dniach z lekarzem sportowym. Czeka mnie właśnie prywatna wizyta u lekarza i jeżeli on powie, że mogę walczyć, to będę walczył, bo ci lekarze z NFZ-u, co się tak, wiesz, świetnie znają, to mówią, że w żadnym wypadku do końca roku nie będę mógł walczyć, dopóki mi nie wyjmą tej blachy z ręki, nie? No dobrze, a jak ty się czujesz z tą kontuzją? Czy bardzo przeszkadza? Szczerze mówiąc, no chujowo się czuję z tą kontuzją. Jak z każdą kontuzją, człowiek, wiesz, nie jest w pełni sobą, nie może w pełni trenować, trening i sporty walki to jest moje życie, część mojego życia znaczna i po prostu to jest tak nagle, jakby ci, wiesz, trochę byś wolności stracił, no nie, bo nie możesz z tego życia korzystać w pełni, tak jak byłeś do tego przyzwyczajony. Co prawda byłem w wakacje w drugiej połowie sierpnia na 10-dniowym obozie kadry Polski K1, miałem ten zaszczyt, że zostałem powołany pośród 25 najlepszych zawodników i zawodniczek z Polski. Spędziłem świetne prawie dwa tygodnie w tych górach. Trenowałem ciężko, tak jak wszyscy, no ale niestety na sparingu tam chyba w połowie odniosłem znowu. Ponowiła mi się ta kontuzja, ponieważ trafiłem swojego sparing partnera mocno w głowę i coś mnie tam zaczęło boleć. No i przetrenowałem to do końca, ale ogólnie wróciłem taki z mieszanymi uczuciami, no bo się okazało jednak, że zdrowie nie pozwala mi w tej chwili na w pełni kontaktowy sparing czy trening. A jako trener, co powiesz o swoich wychowankach, czy dużo prowadzisz treningów?
Jako trener oczywiście prowadzę zajęcia w Street Fighterze. Cały czas właśnie jesteśmy, wczoraj był trening inauguracyjny, nowy sezon. Dzisiaj jest kolejny trening. Przyszło sporo nowych osób, z czego jestem bardzo zadowolony. Starzy też się pojawili. Starzy z poprzedniego roku w cudzysłowie, to wiesz, no jest dobrze. Jestem mile zaskoczony na razie frekwencją. Oczywiście grupa początkująca i zaawansowana jest cały czas otwarta, więc jeżeli chcecie popracować nad kondycją, nad treningiem takim czysto kickbokserskim w wersji takiego nowoczesnego kickboxingu z low kickiem, z kolanami, takiej wersji K1, zapraszam serdecznie do mojej sekcji. Treningi są na Sępołowskiej 4 przy Placu Zbawiciela. Możecie wejść na moją stronę internetową streetfighter-sport.pl, dowiedzieć się szczegółów, albo napisać po prostu na maila juras@prosto.pl. Udzielę Wam wszystkich informacji. Także treningi ruszyły, z powrotem jesteśmy na sali 3 razy w tygodniu. No i co, mam dwie grupy zaawansowania, początkujący, zaawansowani. Z moją grupą zawodniczą, która się składa w tym momencie z 8 osób, będziemy jechać najprawdopodobniej teraz pod koniec września na Mistrzostwa Polski w formule Light Contact, a w przyszłym miesiącu, w październiku, jest Puchar Polski w Kicklajcie. Też będziemy wyruszać na pewno na tą imprezę, no bo te formuły z low kickiem są dużo bardziej dla nas kuszące niż taki kickboxing klasyczny, gdzie wszystkie ciosy i kopnięcia zadawało się powyżej pasa. Także to tyle, jeżeli chodzi o Street Fightera. Oprócz tego pracuję dodatkowo w klubie Palestra jako trener indywidualny. Tam prowadzę zajęcia z ludźmi, którzy przychodzą indywidualnie do mnie na zajęcia. Także tak samo zapraszam gorąco, jeżeli ktoś chce popracować z trenerem personalnym, polecam siebie. Tyle. Dobra reklama. Powiedz Jurek, w polskim MMA niedługo będzie walka dwóch zawodników K1, pewnie wiesz, o co mi chodzi. To jest starcie Marcina Rczalskiego i Jeroma Lebanera. I powiedz, co sądzisz o tej walce? Wiesz co, mam nadzieję, że walka będzie przebiegała w stójce. Chciałbym zobaczyć, jak Marcin Różalski radzi sobie z legendą K1, co prawda podstarzałą już legendą i troszeczkę przebrzmiałą, no bo jednak Lebaner to w szczycie formy, to umówmy się, był tam pewnie z 10 lat temu, prawda? Teraz jest chyba bardziej aktorem i takim celebrytą francuskim niż zawodnikiem, no jednak mimo wszystko walczy z odwrotnej pozycji i na pewno ma to doświadczenie, więc jest na pewno groźny w pewnym sensie. Myślę, że Marcin powinien sobie poradzić, trzymam za niego kciuki i tyle. Mam nadzieję, że to się właśnie nie będzie tylko ta walka mieliła gdzieś tam w parterze, tylko że będą w stójce walczyć tak klasycznie po kickboksersku. Dobrze Jurek, ostatnie pytanie już. Co z muzyką? Czy coś nowego się ukaże niedługo, czy gracie koncerty? Tak, jeżeli chodzi o koncerty, to w ten piątek, 7 września gramy w Lublinie na takiej dużej imprezie razem z firmą Zarysem Zdarzeń i z Ponem. Jest to impreza z cyklu Drużyna Mistrzów. Następnego dnia, w sobotę, 8 września, zapraszam wszystkich gorąco na wielką imprezę, która odbędzie się na Bemowie. Znajdziecie gdzieś te newsy w internecie, jeżeli wpiszecie w Google'a prosto na Bemowo 2012, wyskoczy Wam cała rozpiska, plakat i tak dalej, wszystkie informacje związane z tą imprezą. Ta impreza odbywa się od godziny 13 do 22, jest wstęp zupełnie za free, impreza jest otwarta, natomiast ilość miejsc jest ograniczona, więc po prostu trzeba przyjść wcześniej, żeby dostać miejsce. Impreza będzie na amfiteatrze na Bemowie. Będą na pewno atrakcje w postaci występów wszystkich składów z Prosto. Będzie grał debiutant KN, później Siwer z Parzelem, następnie jakieś tam składy Brachu, Pokój z widokiem na wojnę, chłopaki z Hi-Fi Bandy, PMM,
Gwiazdy wieczoru to jest VNM i Sokół z Marysią Starostą zamykają ten wieczór. Gruba impreza w tą sobotę, właśnie 8 września, zapraszam serdecznie. Później co? Przerwa i w październiku gramy na Pomorzu, na gali. Kickboxingu i MMA, chyba w kartuzach. A później gramy w Poznaniu, najprawdopodobniej 19 października. I 20 lecimy do Dublina. Tam pierwszy raz w Irlandii zawitam z koncertem. Tego się nie mogę trochę doczekać, bo byłem i w Anglii, znaczy w Londynie dokładnie, i w Stanach Zjednoczonych, natomiast w Irlandii czy Szkocji jeszcze nigdy. Także chciałem zobaczyć, jak tam wygląda środowisko polonijne w tamtym rejonie. Jeżeli chodzi o muzykę, przede mną promocja dalsza mojej ostatniej płyty Droga Wojownika, Pokój z widokiem na wojnę pod tytułem Droga Wojownika. Kolejny klip. Będziemy za chwilę kręcić klip do kawałka Moje Szczęście, akurat jesień, liście żółkną na drzewach, taki kawałek o miłości bardziej. No i co, następny później klip będzie zamykał najprawdopodobniej tą płytę, promocję tej płyty. Teraz jestem na etapie zbierania bitów, pomysłów, robię sobie szkice kawałków. W przyszłym roku chciałbym wydać swoją solową płytę. Zobaczymy, jak te plany się zrealizują, a póki co nagrywam się jeszcze na dodatkowe jakieś tam projekty gościnne, na drużynę mistrzów, na jakieś tam składanki, na płyty innych raperów. Także w tym roku możecie się mnie spodziewać na kilku produkcjach gościnnie, a w przyszłym roku czekajcie na moją solową płytę. No dobra, Jurek, dzięki serdeczne za wywiad. Dzięki.